Za nami bardzo ważne wydarzenie, jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu akademickim, wręczenie dyplomów naszym absolwentom studiów inżynierskich. Bardzo cieszy fakt, że po tych studiach inżynierskich podejmują kolejne kroki, aby się uczyć na drugim stopniu, na studiach magisterskich. Ale to nie tylko jedyna aktywność, bo przecież nasi studenci to jest aktywność w kołach naukowych, to jest aktywność w samorządzie studenckim, to jest aktywność w związkach sportowych i w różnego rodzaju konkursach. Dlatego cieszę się, że mamy tak bardzo mocno aktywną naszą młodzież i zachęcam do tego, aby zawsze mieć kontakt z naszą uczelnią. Ogrom praktycznej wiedzy przede wszystkim na tym darem kierunku studiów. Programy poznaliśmy, dużo też było wyjazdów do różnych zakładów, tam zwiedzaliśmy, oglądaliśmy. Udało mi się także załapać, dostać na kurs do Włoch z programu Erasmus na Italian Design Experience. No i tam też się dużo nauczyłam, poznałam włoski design i przede wszystkim mogłam też troszeczkę pozwiedzać. Znalazłam pracę w zawodzie, pracuję jako projektant graficzny. Bardzo wiele się nauczyłam, cieszę się, że udało mi się ukończyć w miarę dobrze ten kierunek i dzięki niemu mogłam pójść na drugi stopień, aby bardziej rozwijać się w tej dziedzinie i wiele furtek się przede mną otworzyło. Chciałam spróbować, czy mi się spodoba, no i jak widać po prostu zostałam. Cieszę się, że mogłam nauczyć się zarówno kwestii o zarządzaniu, jak i o inżynierii produkcji. Poznałam bardzo dużo przyjaciół, brałam też udział w kole studenckim Mentor Polityki Opolskiej. Zajmowałam się relacjami międzynarodowymi z erasmusowcami. Sama też wzięłam udział w Erasmusie i stwierdzam, że studia super czas, żeby poznać wiele osób, nie zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wybrałam drugi stopień, bo chciałam kontynuować bycie studentką, chciałam kontynuować naukę, chciałam dostać jeszcze wyższy stopień i po prostu może jeszcze sobie przedłużyć czas studiów, żeby od razu nie iść do pracy. Na samych studiach dowiedziałem się też, że studia to nie tylko nauka, ale że można czerpać całymi garściami z nich, na przykład poprzez działalność studencką w samorządzie. Daje to niesamowite możliwości rozwinięcia swoich kompetencji miękkich. Poznałam super ludzi, akurat trafiłam naprawdę na świetną grupę, wszyscy razem sobie pomagamy, więc no, super się czuję na tych studiach. No i na pewno taką wiedzę też techniczną gdzieś tam, szczególnie teraz jak już obroniłam ten tytuł, to mam takie poczucie, że już coś wiem, że wiem jak to działa, wiem jak to wszystko gdzieś tam funkcjonuje, więc też w pracy na pewno mi się to gdzieś przyda. Wybrałem z tego względu, ponieważ byłem zainteresowany różnymi dziedzinami, to właśnie automatyka, elektronika, systemy wbudowane. Te studia umożliwiły mi między innymi zgłębianie tych dziedzin, co jest naprawdę wspaniałym przeżyciem. Pierwszy stopień, drugi stopień to dopiero początek drogi. Jeszcze jest trzeci stopień, jeszcze jest doktorat, a potem habilitacja i w ogóle wszystko przede mną, wszystko przed nami.